Namaste moi kochani, Maria Bukardi z tej strony. Dzisiaj sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego 116 rytuału dla Matki Ziemi, czyli pełni Księżyca, to była pełnia Bobra w znaku Byka 8 listopada 2022 roku, czyli roku Tegresa. Tak, to już 116 rytuał dla Matki Ziemi, który jest za nami i dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o tym wszystkim, co wydarzyło się na samym rytuale, ponieważ większość z Was, moich słuchaczy, jest na bieżąco, czyli słuchacie mnie i oglądacie na różnych mediach społecznościowych. Pamiętacie o tym, że inne treści są na YouTube, inne treści są na Instagramie. Na Instagram zapraszam Was również do relacji, ponieważ tam publikuję zupełnie coś innego niż w innych miejscach. No i oczywiście, jeżeli oglądacie mnie na TikTok czy, czy w innych jeszcze platformach społecznościowych, to jesteście na bieżąco z tym wszystkim, co się dzieje. W kolejnym czasie nastąpi również takie rozdzielenie troszeczkę mojej działalności, tak aby było Wam łatwiej. Pierwsza część to będzie związana ta z duchowością i rozwojem duchowym, druga część będzie związana z moją działalnością jako aktywistki w Onosemina.org, czyli w Stowarzyszeniu Ochrony Natury i w tej całej inspiracji, motywacji, typowo aktywnych działaniach. Na rzecz tej organizacji, czyli sadzenia lasów, sadzenia drzew na bezpiecznych terenach, czyli utrzymywania również bezpieczeństwa tych terenów. No i oczywiście ta trzecia rzecz, którą już obserwowaliście w ostatnich dniach, związana z moją działalnością jako autorki i pisarki. Ale typowo pisarki, powieści z gatunku, nazwijmy je tak, bo my wiemy, że to jest realne, ale, ale tak się ten gatunek nazywa. Fantastyki, czyli to, co znacie teraz w postaci trylogii, w tym momencie trzech ksiąg: Mroczne Góry w Zielonych Oczach Wiedźmy oraz tajemnica Wiedźmy z Folsin i kolejnych części. To będzie ta trzecia działalność, jak gdyby, ta trzecia. Trzecia gałąź mojej, mojej osoby i rozdzielę te rzeczy, aby było Wam po prostu łatwiej angażować się w te jedne konkretne rzeczy, albo we wszystkie trzy oddzielnie. Będzie Wam dużo, dużo łatwiej znaleźć te, te wszystkie inspiracje i wszystkie aktualne treści. Przechodzimy więc do 116 rytuału dla Matki Ziemi. To była bardzo, bardzo wyjątkowa pełnia. Pytaliście mnie na naszym ostatnim spotkaniu na żywo na YouTube, co uważam na temat różnych informacji o Portalach, które mają się otworzyć, o różnych, różnych energiach. Ja odpowiedziałam troszeczkę na czet na ten temat, ale chciałabym tutaj, jak gdyby to podkreślić, że dla mnie nie ma żadnego znaczenia to, co dzieje się w różnych kręgach, co różne, różne grupy planują, różne loże planują, różne, różne odłamy religijne planują, ponieważ ja wyznaję. Coś, co jest neutralne, co jest pomiędzy tym albo ponad tym, i tak również staram się Was prowadzić w takiej zupełnej neutralności i podążania swoją własną drogą, y, odcięcia się od obcego wpływu czyli stania się wilkiem, stania się drapieżnikiem, stania się po prostu ponad człowiekiem, a nie taką owieczką zagubioną, która biegnie jedna za drugą tam, gdzie pasterz ją zagoni. Dlatego staram się nie opowiadać po żadnej ze stron, czyli ani po tej, ani po tej, nie krytykować kogoś, nie wywyższać kogoś, ponieważ to nie jest moja droga i to nie jest moja misja tutaj na Ziemi, aby moje jakieś ludzkie odczucia tutaj pokazywać, bo nawet ich nie mam. Dla mnie koncentracja jest na tym, co ważne, co jest misją, co jest do przekazania, co jest do zrobienia, a nie takim skakaniem z tematu na temat, co kto powiedział i czy to jest prawda, i jak ja to odczuwam i tak dalej. Tutaj emocje mogą być bardzo złym doradcą. Dlatego nie, nie jestem w stanie Wam w tym momencie odpowiedzieć na, ten, na te pytania. Bo nawet nie chcę na te pytania odpowiadać i jestem pewna, że teraz rozumiecie moje pobudki i dlaczego tak jest. Przechodzimy do rytuału. Ten rytuał był jednym z najbardziej wyjątkowych rytuałów dla Matki Ziemi, jaki było nam dane razem przeżyć i był zupełnie inny niż wszystkie poprzednie. Muszę Ci jednak powiedzieć, że był bardzo piękny i bardzo pozytywny. Po tym długim, długim czasie takich rytuałów, które były bardzo poważne. Może poważne to jest złe słowo. Tych rytuałów, które były takie wywołujące, niepokój wewnętrzny. Ten rytuał był inny, i ten rytuał pokazuje nam, że coś wyjątkowego się wydarzyło. I coś jest wokół nas innego niż do tej pory. I teraz. I jak można sobie to wyobrazić? Te poprzednie rytuały dla Matki Ziemi miały różne etapy, czyli od samego początku, od tego pierwszego rytuału wiele lat temu, poprzez te kolejne, ale szczególnie teraz, od, od tego roku 2020-2021, te rytuały były bardzo trudne. Te rytuały pokazywały nam ten czas apokalipsy, pokazywały nam ten moment boskiej sprawiedliwości, pokazywały nam bardzo, bardzo wyraźnie, w takiej pełni kontrastu, wręcz co jest czarne, co jest białe. I ten rok tygrysa to jest taki rok, gdzie upada iluzja i wychodzi na powierzchnię prawda. I ci, którzy mają oczy otwarte, będą widzieć teraz dużo, dużo więcej niż wcześniej. I ten rytuał 116 ma zaskakującą symbolikę, bo zwróć uwagę, mamy tutaj, tutaj 100 jeżeli jesteś ze mną na ceremoniach co czwartek, to już doskonale znasz te symbole i nie muszę tego powtarzać, ale jeżeli jeszcze nie jesteś na ceremoniach, to tak w skrócie to przypomnę. Punkt 100 to jest taki punkt, gdzie osiągamy w czymś 100% i przechodzimy przez pewien próg. Jedynka jako symbol maga, maga transcendentnego, który podąża złotą ścieżką pomiędzy królestwem białego i pomiędzy królestwem czarnego maga i podąża tą złotą ścieżką, czyli Mądrości wyższej, wykorzystując swoje myśli, słowa i działania, aby zmienić ten świat i wszechświat. Mamy tutaj jednak również jeden, 1 i 6, czyli mamy 11. 11 to w wielkich arkanach wtajemniczenia, oczywiście ochota, czy siła, czy moc. Ta naga kobieta, która ujeżdża bestię. Ona ujeżdża bestię. Mamy tutaj. Ukryte 16, czyli wieża, tarotową wieżę, gdzie coś zostaje zniszczone, pewne struktury, stare struktury zostają unicestwione i możemy budować coś nowego. Nie przez przypadek w kartach tarota, z którymi ja pracuję i z którymi prowadzę Cię poprzez nasze ceremonie. Niektóre ceremonie, bo oczywiście w zależności od ceremonii, nie wszystkie ceremonie są, są oparte na tej symbolice. To, to mamy tą płonącą wieżę. To są karty oczywiście Tarot Todd, Crowley'a. Bez względu na to, co myślimy o tej osobie, to nas nie interesuje, interesuje nas przekaz. Czyli to jest ta płonąca wieża w takim ogniu transformacji. Można powiedzieć, to jest ta wieża Babel, którą ludzie chcieli zbudować, aby sięgnąć nieba, aby stać się takimi jak Bóg, czy ta siła wyższa. I to zostaje zniszczone. I dla mnie to, co się dzieje w tym momencie, to jest tego taki wyraz, że ten mrok budował sobie tutaj to swoje królestwo przez te ostatnie stulecia bardzo intensywnie. Bardzo intensywnie. I w tym roku, roku Tygrysa, zaplanował sobie ostatnie kroki i się przeliczył. Czyli przeliczył się, myśląc, że jest w stanie całkowicie, gdyby pochłonąć to światło i stworzyć sobie tutaj, na tych ziemi, coś, co jest według niego tym, tym mrocznym światem. Tak to możemy nazwać. Ale się przeliczył i w tym momencie ta walka światła i mroku jest tak intensywne, jak chyba jeszcze nigdy wcześniej. Z tą oczywiście różnicą, że istoty mroku, one nie mają skrupułów, natomiast istoty światła, my wojownicy światła, my zawsze szukamy innych rozwiązań, niż takie nie, nielogiczne, czy złe rozwiązania, czy jeżeli można tak w ogóle nazwać, co jest dobre, co jest złe. I teraz... Ta 116 w naszej ceremonii to jest oczywiście znowu ta jedynka, mag i szóstka. Szóstka to są kochankowie, czyli połączenie tej energii żeńskiej i energii męskiej w całość. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ to było na naszym rytuale i, i może, jeżeli brałeś udział albo brałeś udział, to było to również u Ciebie w Twoim życiu i dlatego pewne rzeczy są ważne, aby było Ci łatwiej zrozumieć te wizje, te przeżycia, te emocje, które pojawiły się w Tobie. Czyli zapamiętaj to o tej energii MAGA, tej złotej ścieżki, o tej energii ochoty, siły, mocy, o tej sile zniszczenia tego starego, tej wieży Babel, która sięga, sięga do nieba i tej sile połączenia tej yy, energii żeńskiej i energii męskiej. No, i teraz przechodzimy do tego, co się wydarzyło. Więc mój rytuał dla Matki Ziemi, ja spędziłam na mitycznej Atlantydzie w magicznej oazie. Jak widzisz, od dłuższego czasu tak się dzieje, bo tak to w tym momencie wygląda, że tutaj powinnam być. I rozpoczął się ten rytuał na moim starym, śnieżno-białym tarasie, który teraz ma kolor srebrny. Czyli my przemalowaliśmy ten taras, i on jest teraz w kolorze srebrnym. Przypadek? Nie ma przypadków, że akurat nie było białej farby? Myślę, że nie ma przypadków. I rozpoczęłam rytuał mniej więcej 10 minut wcześniej. Byłam na moim tarasie, stworzyłam magiczny krąg, przywołałam żywioły. Następnie połączyłam się z moją duszą, aby ten rytuał przeprowadzić z pozycji mojej duszy, a nie z mojej pozycji Marii albo jakiegoś ego. I gdy aktywowałam moją duszę, to byłam już w tym momencie na tyle gotowa, aby spotkać się z tymi istotami wyższymi, które często są z nami na rytuałach. Nie zawsze, ale często są. I ten rytuał należał do jednych z tych, gdzie pojawiały się również inne istoty, istoty natury, wszelkiego rodzaju takie skrzaty. My będziemy je nazywać krasnoludkami w naszych, w naszych słowach, ale. Ale one nie, nie odgrywały jakiejś większej roli, były raczej tylko taką częścią tej wielkiej całości. Ale to zaznaczam, bo może u ciebie również te istoty były widoczne albo odczuwalne. I byli na tym rytuale bogowie, i na początku nie zwróciłam uwagi na to, który z bogów, czyli to są oczywiście energie, prawda, wyższe niż my ludzie, i każda kultura nadawała im inne imiona, inne nazwy. I ja zazwyczaj opieram się na, na kulturze egipskiej, bo jest ona taka uniwersalna, każdy z nas gdzieś uczył się starożytności czy studiował starożytność, i, i po prostu te nazwy są nam najbardziej bliskie i nie. Musimy się tutaj spierać o to, że a czy to dobra nazwa, a ja uważam, że ta siła inaczej się nazywa. Czyli nie zwróciłam uwagi na to, y, jacy bogowie byli obecni wokół mnie, natomiast zwróciłam uwagę na to, że przede mną był Bóg Anubis, czyli Bóg egipski Anubis, za mną był Bóg egipski Set. Czyli te dwie postacie były. Bardzo obecne i od samego początku, i były po prostu jedna naprzeciwko mnie, druga za mną. I rozpoczął się rytuał, czyli rytuał rozpoczął się od tego przemiany mojej postaci. Zmiana postaci to już znasz z moich sprawozdań osobistych, czyli zmienia się moje ubranie, zmienia się mój wygląd, zmienia się wszystko w takie, które jest idealnie zgrane z moją duszą, czyli troszeczkę inaczej. Niż mnie znasz, prawda? Moja dusza ma jaśniejsze włosy, bardziej takie w kolorze blondu, dłuższe włosy niż, niż moje i, i troszeczkę inaczej wygląda też moja twarz, moje ciało i, tak, i te wszystkie inne szczegóły. Podobnie, ale troszeczkę inaczej. I teraz, co się wydarzyło jako pierwsze? Przez cały czas była piękna pogoda i z tego, co piszecie do mnie, to wiem, że u was również był to taki czas, gdzie jest, gdzie jest piękna pogoda w Europie i, i było naprawdę pięknie. I nagle, w tym momencie, gdzie ja byłam gotowa na rytuał, gdzie przywitałam się z tymi siłami, które były obecne na rytuale, w tym momencie zaczął padać delikatny deszcz. Tak delikatny, że praktycznie niewyczuwalny, ale jednak deszcz. I teraz rozpoczęło się, bardzo dynamicznie, dlatego zwracałam Twoją uwagę na tą symbolikę wieży, ponieważ zaczęło się bardzo dynamicznie od tego, że wszędzie uderzały błyskawice. To znaczy one nie były materialne, to nie były takie błyskawice, gdzie zaczyna się burza i, i, i prawda, uderza tymi błyskawicami wokół nas, tylko one były jak gdyby tylko i wyłącznie z energii albo aż z energii. Ale było ich tak dużo. One uderzały w całą Ziemię, wszędzie, jedna obok drugiej, jedna obok drugiej, jedna obok drugiej, jedna obok drugiej. To było takie wrażenie, jakby stać w jakimś miejscu, gdzie po prostu kumulują się wszystkie burze całego wszechświata. To było niesamowite wrażenie. Czyli cały czas te uderzające błyskawice. I to trwało dosyć długo. To nawet może nam się skojarzyć z tym oczyszczeniem, prawda? Czyli takie rozładowanie energii, albo zniszczenie, albo uderzenie, albo jakieś silne energetyzowanie. I teraz, gdy te błyskawice się uspokoiły, to materialnie, typowo materialnie pojawił się wiatr, czyli Bóg Set był obecny cały czas, już od samego początku rytuału, a jednak było to takie wrażenie, jakby okrążał, Okrążał to miejsce. I to było, był bóg wiatru, oczywiście. O to, o, o to mi chodzi z tym skojarzeniem. I ten wiatr się pojawił z północy tym razem i szedł bardzo dziwnie, bo szedł na wschód i później dalej na południe. I teraz ten wiatr był taki niesamowity, że cały las falował. I ten las, który jeszcze pozostał wokół magicznej oazy, bo mówiłam Ci o tym ostatnio, że. Miała tutaj miejsce taka masowa wycinka drzew eukaliptusowych, i w tym momencie tylko magiczna oaza jest pełna drzew cały nasz teren, który należy do magicznej oazy. Jeszcze dwie, trzy działki, obok bardziej z północy, które mamy na nie prawo pierwokupu, więc nikt nie mógł tam swojego nosa wsadzić. Natomiast Ponieważ takżeśmy zawarli w umowie, że kupimy te działki tylko i wyłącznie, jeżeli drzewa, które są na tej działce, tam zostaną. Ty wiesz, jak jest działanie naszej organizacji, ono, Semina Org, i wiesz, że my nie tylko sadzimy drzewa, ale również chronimy, chronimy już lasy. I poza tym wszędzie dookoła magicznej oazy są wycięte drzewa, także mamy teraz widok zarówno na ocean, jak i widok na całe, całe szczyty górskie. No, i oczywiście to powoduje, że nie ma już żadnej bariery lasu, która była wcześniej, i teraz, jak zaczyna się pojawiać wiatr od strony północnej, na przykład z innych wysp tego archipelagu, albo typowo od strony oceanu, albo typowo gdzieś z Islandii, prawda? Z, z północy, to on nie ma już czegoś, co by go zatrzymywało i z całą taką siłą i mocą wjeżdża do magicznej oazy, i dlatego jest odczuwalny dużo, dużo mocniej. Niż zwykle. I teraz ten wiatr, było takie wrażenie, jakby ten wiatr coś niósł. On coś przynosił. My wiemy, że wiatr, powietrze to jest komunikacja, to są informacje. Więc ten wiatr przyniósł, jak gdyby, coś na ten obszar. No ale co się wydarzyło dalej? Ten deszcz zaczął coraz mocniej padać, ale ten deszcz zaczął się zmieniać w taki niesamowicie diamentowe, tak jakby takie malutkie diamenty spadały wszędzie na mnie, wszędzie wokół mnie i one wszędzie na całej ziemi tak jakby nagle na całej ziemi padał deszcz albo śnieg, taki po prostu diamentowy pył. I ty wiesz, że diament to jest ten oszlifowany diament, ta symbolika tej czystości, tej klarowności, tej najwyższej energii. I wiesz, że ten deszcz, który był u mnie materialny, ale on może w innych miejscach nie był materialny, czy nie był taki wyczuwalny, że czuć było wodę, on był naenergetyzowany energią źródła. Czyli tak jakby energia wyższa, energia boska, ta czysta, najwyższa boska energia, bez względu na to, jak ją nazwiemy, jakby to ona wypełniała cały ten deszcz i w postaci tych diamentów spływała na Ziemię, czyli spadała na Ziemię, i wszędzie, gdzie spadały te diamenty, to się energetyzowało, energetyzowało tą czystą energią źródła. I teraz, jak możemy to zrozumieć, i jak ja to widziałam na rytuale, że ta energia odnawiała kod DNA, czyli ten boski kod DNA, nie ten zniszczony przez istotę mroku, tylko ten boski kod DNA. Jednak w tym całym procesie widoczne były przede wszystkim rośliny i zwierzęta oraz miejsca, kamienie itd. A ludzi było bardzo mało. Naprawdę, tylko na jednostki ten deszcz, jak gdyby spadał, i tylko w tych jednostkach odnawiał, odnawiał tą energię, tak jakby już naprawdę mało ludzi było w stanie przyjąć tą boską wibrację. Tak to wyglądało. Idziemy dalej. Następnie, gdy to się zakończyło, ja tutaj sobie zerkam w moje notatki, teraz mi się wyłączyło nagrywanie, ale jestem. Ponownie zerkam w moje notatki, aby powiedzieć ci wszystko w kolejności, bo ja zawsze po każdym rytuale dla matki Ziemi nagrywam wszystko od razu w dyktafonie, zanim rozpoczynam rytuał świec intencyjnych, żeby o niczym nie zapomnieć, i później dopiero przenoszę to do mojej magicznej księgi i potem dopiero opowiadam ci to w formie podcastów. Więc kolejnym moim takim przekazem, który koniecznie muszę Ci powiedzieć o nim i, i przekazać w Twoje dłonie przekaz przekazać <laughs> masło maślone. ale chodzi tutaj o to, że yy, dokładnie w tym momencie po tym diamentowym deszczu bardzo wyraźnie zaczęła płynąć do mnie srebrna energia i zwróciłam uwagę skąd ta srebrna energia płynie. Ta srebrna energia płynęła z lewej strony i wtedy dopiero zobaczyłam boginię. Boginię które były po lewej stronie w tym kręgu, a po prawej stronie byli bogowie, czyli te energie bardziej żeńskie po lewej, te energie męskie po prawej. I tam była na przykład bogini Bastet, którą bardzo dobrze znamy z Egiptu, ale również wiele, wiele innych, nie będę teraz wymieniać wszystkich imion, bo trwałoby to za długo, albo mogłoby wprowadzić jakieś, jakieś tutaj mm, dziwne myśli, albo szufladkowe myślenie, szufladkowe jakieś wzory a tego bym nie chciała, chciałabym tylko, żebyś wiedziała, żebyś wiedział, jak to wyglądało. Czyli ta energia w postaci takich spiral, srebrnych spiral, wpływała do mojego ciała, mojej duszy i mojego ciała i stamtąd rozchodziła się po całej ziemi. Tak, jak ja bym była jakimś transformatorem, który musi najpierw tą energię przetransformować, żeby mogła trafić do innych istot. Tak można to naszymi słowami sobie wytłumaczyć. Gdy ten proces się zakończył, to z prawej strony bogowie zaczęli wysyłać swoją energię w postaci złotych spiral, i tak samo przechodziło to z prawej strony do mnie, przechodziło jak gdyby przeze mnie i rozchodziło się wszędzie w całej ziemi, po całej ziemi. Ktoś kiedyś z Was zadał mi takie pytanie: po co bogowie potrzebują nas ludzi, aby pewnych procesów tutaj na ziemi dokonać? To jest bardzo trudne pytanie i na to pytanie nie można odpowiedzieć tak w dwóch słowach. Jednak tak właśnie to wygląda, że my jesteśmy tak jak gdyby tym pośrednikiem pomiędzy tą energią i połączeniem z tym, co materialne. I dlatego my jesteśmy tak zbudowani ludzie, że, że mamy w sobie kilka tych, tych ciał. I, I ta nasza dusza jest w tym ciele materialnym, i poprzez nasze myśli, poprzez nasze słowa i nasze działania, pewnych procesów możemy dokonywać, tak jak tacy prawdziwi magowie, o czym uczę się na naszych ceremoniach. Czyli to tak tylko w dwóch słowach. Tak jest, dokładnie tak jest, chociaż na pewno te siły wyższe również samodzielnie działają, tylko może na innych płaszczyznach, w innych rzeczach. Tutaj nie można tego tak powiedzieć jednoznacznie tylko jest tak, 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 tak jakiś dogmat, bo ty wiesz, że jestem wrogiem szufladkowania. Ja to zawsze pod, po, potwierdza. Potwierdzam, albo mówię o tym, że każdy wyjątek potwierdza regułę. Ale tych wyjątków jest dosyć dużo, więc nie ma właściwie żadnych reguł, większych reguł. Bo wszystko jest niepowtarzalne, indywidualne. Idziemy dalej. Następnie. Był proces, który był bardzo wyjątkowy. Tym razem nie było widocznego jakiegoś portalu, który się otwiera, może dlatego, że jesteśmy teraz w czasie panowania mroku, tutaj szczególnie na tych północnych obszarach, czyli od Samhain do święta światła 21 grudnia mamy ten czas panowania mroku, więc trudno tutaj wyobrazić sobie, żeby jakieś portale światła mogły się otwierać, ale, yy, ale wydarzyło się coś wyjątkowego, tak jakby siła źródła naświetlała Ziemię. I to mi się tak czasami kojarzy, tak dziwnie, dziwne skojarzenie, ale tak, takie mi się pojawia, że czasami, gdy jesteśmy na coś chorzy, to um, na przykład są jakieś komórki rakowe, to są jakieś takie terapie naświetlające. I to tak podobnie troszeczkę wygląda, jeżeli chodzi o Ziemię, że Ziemia jest teraz tak zainfekowana przez raka, czyli przez, przez to wszystko, co mrok tutaj stworzył, że tylko takie naświetlanie, jak gdyby. Pomaga jej wrócić do właściwej formy. Ale teraz nie będziemy tutaj wchodzić na tematy medycyny, bo Ty wiesz, jakie jest moje nastawienie do tego tematu, ale możemy to porównać z czymś innym. Jeżeli na przykład jesteśmy słabi, jesteśmy schorowani, jesteśmy jacyś tacy, nie mamy ochoty do życia, to czego szukamy? Szukamy światła, szukamy słońca. Dlaczego zombie szukają światła? Dlaczego kradną światło? Dlatego, że to światło to jest to życie, to światło to jest to dobre, to światło to jest to, co daje życie. Tak można to powiedzieć, takimi prostymi słowami. I dlatego, jeżeli, jeżeli czujemy osłabienie, wychodzimy na słońce i nagle poprawia nam się humor. I tak mniej więcej można to porównać, ten proces, który teraz nastąpił na rytual dla Matki Ziemi. A ten proces był następujący. Od źródła spływały, takie, ja to nazwę tak brzydko bomby światła. Dlaczego tak to nazywam? Ponieważ to spadało od źródła, uderzało w ziemię, i w momencie uderzenia rozchodziły się te energie, tak jakby po prostu był jakiś wybuch. I ten proces trwał bardzo długo. Ten proces trwał miało się wrażenie, że wiecznie i jedno naświetlenie kolejne, kolejne, kolejne. Mój błąd polega na tym, że nie liczyłam ilości tych naświetleń, a może byłoby to ważne, jednak było ich naprawdę bardzo dużo. Gdy te naświetlenia się skończyły, to było taka, jak gdyby zapanowała cisza, jakby cisza przed burzą albo po burzy, takie wyrównanie energetyczne. I te bomby energetyczne, to naświetlanie, to było po prostu naświetlanie Ziemi i naświetlanie wszystkich istot, które są na Ziemi tą boską energią, tą świetlistą energią. I teraz tak, co było następnie? Deszcz zaczął padać coraz mocniej, ale ten deszcz zaczął się przekształcać w złoty deszcz. Czyli nagle cały ten deszcz, ty wiesz, że woda zapamiętuje, te badania Masaru Emoto na kryształkach wody są dla nas wszystkim udowodnieniem tego, co my wszyscy wiemy albo czujemy w naszych sercach. I ten deszcz był zaprogramowany złotą energią, Energią mądrości wyższej, czyli był to już kolejny deszcz, który miał miejsce na tym rytuale, po tym diamentowym deszczu, ten deszcz złoty. I ta złota energia miała na celu aktywację mądrości wyższej, aktywację pamięci, aktywację talentów, zdolności, darów boskich. I tutaj muszę Ci powiedzieć, że bardzo tego deszczu spływało dużo na Ziemię. Ale tylko znowu jednostki ludzkie ten deszcz dostawały. W większości, niestety, w zdecydowanej większości ten deszcz omijał ludzi. Czyli można sobie to tłumaczyć w ten sposób, że ludzie są tak zanieczyszczeni, tak zainfekowani, że i tak by im to nic nie dało. I dlatego siła wyższa, siła boska nigdy niczego nie marnuje. To jest w przeciwieństwie do siły tej diabelskiej, której której takim głównym zadaniem jest niszczenie, niszczenie czegoś, używanie, konsumpcja, prawda? Natomiast siła boska, wszystko co robi, to ma wszystko wyższy cel, i dlatego tak możemy sobie to wytłumaczyć, że siła boska nie marnuje swojej energii na kogoś, kto na to nie zasługuje, albo na kogoś, kto jest tak zabrudzony przez energię mroku, że po prostu i tak, tak jakby to do niego wpłynęło, tak by wypłynęło. I następny etap, który nastąpił, był również bardzo wyjątkowy. Nagle widziałam drzewa. Wszędzie drzewa, ale takie stare drzewa. Można powiedzieć takie drzewa mitycznej Atlantydy czy drzewa Edenu. I one wszystkie były połączone korzeniami, i te korzenie były w takich niesamowitej energii, takiej troszeczkę. Srebrnej energii, tak jakby przepływała po prostu przez nie, przepływały przez nie światło, i one te drzewa łączyły się i splatały tą energią na całej ziemi. I na początku były to takie duże drzewa, a potem było widać już nawet mniejsze, jakieś tam, nawet krzaczki, które poprzez te korzenie łączyły się z tą energią tych dużych drzew i oplatały wszystko, oplatały tą ziemią wewnątrz, w tej pierwszej, jak gdyby powłoczce, tej, tej poniżej. Tego, na czym stoimy, i ją energetyzowały. I teraz znowu pojawia się to, o czym już żeśmy mówili wiele razy na dla matki ziemi, dlaczego tak sile mroku zależy na wycinaniu drzew. I dlaczego nam sile światła tak bardzo zależy na tym, aby sadzić drzewa albo je chronić. I każdy człowiek, każdy człowiek, który ma w sobie chociażby troszeczkę jeszcze, chociażby troszeczkę tej boskiej energii, tego boskiego światła, kocha drzewa. Każdy, ten, który ma w sobie tą boską energię, bo my wiemy, że to jest część tego, co boskie, i my wiemy, jaki niesamowicie pozytywny wpływ te drzewa mają na nas i na naszą Ziemię. Ludzie, którzy nie lubią drzew, którzy wycinają drzewa, i to czasami nawet z nienawiścią, to możesz mieć pewność, że są w 100% opanowani, albo w tym momencie przez istoty demoniczne, albo ogólnie już po prostu im służą. Nawet jeżeli się ktoś tutaj obrazi w tym momencie, bo będzie to, to próbował w jakiś sposób sobie wytłumaczyć, żaden człowiek, żaden normalny człowiek, który ma w sobie boską energię, nie potrafi wyciąć drzewa tak, po prostu tak. Jeżeli musi wyciąć drzewo, bo na przykład zagraża to w jakikolwiek sposób, to bardzo to przeżywa wewnętrznie. Każdy człowiek, który ma w sobie iskierkę boską, Przeżywa to, bo wie, że to jest istota, która nas chroni, nas wspiera i, i jest częścią czegoś wyższego. Ja wiem, możemy się tutaj zaraz dyskutować na ten temat, bo na pewno wywoła to wiele emocji, ale no, po prostu tak jest. No, u mnie usłyszysz tylko prawdę, tylko to, co naprawdę jest i nawet jeżeli chciałabym to tak pięknie, Owijać w słowa, i żeby, żeby każdy był zadowolony, to niestety tak nie mogę tego zrobić. Muszę powiedzieć to, do czego jestem stworzona i po co tutaj jestem na Ziemi. Idziemy dalej. I ostatni etap. Ostatni etap był chyba jednym z najbardziej wyjątkowych, jeżeli można tak powiedzieć, bo to był etap Archaniołów. Wcześniej jednak wybiła godzina 21 u mnie, czyli 22. W Polsce i czułam, jak uczestnicy rytuału łączą się ze mną, i muszę ci powiedzieć, że byłam zaskoczona, że tych uczestników było dużo mniej niż na poprzednich rytuałach. Więc albo coś dzieje się w waszym życiu, w waszej przestrzeni, co zakłóca was, zabrudza, w jakiś sposób negatywnie na was wpływa i nie braliście udziału w rytuale dla Matki Ziemi tak jak wcześniej. Albo po prostu procentualnie tych ludzi, którzy brali udział w poprzednich rytuałach, albo w tym rytuale było mniej. I to jest normalne, bo zazwyczaj na rytuałach jest tak, że raz jest bardzo dużo, czasami jest troszeczkę mniej, w zależności jak, jakie są energie wokół, ale na tym rytuale było tych ludzi dużo, dużo mniej. I miałam takie wrażenie, że tylko wybrani byli na tym rytuale. Że wszystkich innych. Energie wyższe, jak gdyby odsunęły, albo uśpiły, albo wpłynęły w jakiś sposób, że te osoby zapomniały, mimo tego, że ja wysłałam przypominajkę na maila, ale coś takiego musiało się wydarzyć. Ale wracajmy do tego jednego chyba z najpiękniejszych i najbardziej wyjątkowych momentów, czyli po naszym połączeniu, połączeniu o godzinie tej 22:00 czasu polskiego. Gdzie przywitałam się z Wami i nasze energie połączyły się z taką niesamowitą, złotą sieć światła. Bardzo szybko, praktycznie do kilku sekund, zaczęłam odczuwać najpierw y, energię w różnych kolorach: czyli i różowy, i żółty, i, i niebieski, y, ale później zaczęły się te energie układać w postacie. No i oczywiście, już wiesz. Y, co pojawiło się na naszym rytuale, a mianowicie kto pojawił się na naszym rytuale? Pojawiły się archanioły. Archanioły były tak materialnie obecne, jak chyba jeszcze nigdy wcześniej. Tak niesamowicie te energie były widoczne i wyczuwalne. I co się wydarzyło? Najpierw zauważyłam, że zaczynają świecić moje czakry. Ale zaczynają tak świecić, takim światłem, że to było niesamowitym przeżyciem. Czyli czakra podstawy, prawda, czerwony, później czakra sakralna, pomarańczowy, splotu słonecznego, złoty, żółty i tak dalej. I one wszystkie świeciły taką energią, która rozchodziła się mniej więcej na 4 metry, na 4 metry szerokości. I później. Zauważyłam, że to te archanioły zasilają moje ciało energetyczne swoją energią, i jak gdyby znów przeze mnie ta energia płynie, a następnie wychodzi gdzieś tak w górę, przez czakrę korony, czy, czy jeszcze, jeszcze gdzieś tam wyżej, i zaczyna się formować w postaci tęczowego światła. Ale nie takiego tęczowego, jak teraz to znamy z tej całej mody tęczowej, ty wiesz, co mam na myśli, tylko takiego czystego, krystalicznie czystego, kolorowego światła, jak mamy tęczę, gdy pada deszcz i świeci słońce. I ta tęcza zaczęła tak niesamowicie płynąć po całej ziemi, jak znamy to Aurora Borealis, czyli Zorza Polarna, znamy to w przypadku zorzy polarnej, ona zaczęła tak tańczyć, tańczyć, tańczyć i, i wędrowała tak przez całą Ziemię, całą Ziemię gdzieś w nieznane. To była ta energia Archaniołów, ta, ta energia, która była tak niesamowicie, tak niesamowicie czysta. I tak niesamowicie aktywna, ty wiesz, że każdy z archaniołów jest za coś odpowiedzialny. Każdy ma specyficzną wibrację, specyficzne pole swojego działania, ale w tym niesamowitym połączeniu to było, jeżeli znasz zorzę polarną, jeżeli było ci kiedykolwiek dane ją zobaczyć, na przykład w takich mroźnych warunkach, gdzieś na Islandii czy, czy w innym miejscu, że, że wszystko jest takie krystaliczne, takie zmrożone, takie zimne. I nagle ta zorza polarna zaczyna tak tańczyć. To mamy takie wrażenie, jakbyśmy byli w jakimś transie albo w jakimś zupełnie innym, innej świadomości. A to, co wydarzyło się na rytuale dla Matki Ziemi, było jeszcze wyższe w swojej energii. To myślę, że jak ktoś by zobaczył taką zorzę polarną z tymi energiami tych wszystkich Archaniołów, to, to byłoby chyba coś najwyższego, co jesteśmy w stanie sobie w ogóle wyobrazić. Nie mówiąc już o tym, żeby przeżyć. I to było wszystko, co wydarzyło się na 116 rytuale dla Matki Ziemi. Jestem bardzo ciekawa, czy brałaś udział, czy brałeś udział w tym rytuale. Bardzo proszę podziel się tym w komentarzu poniżej. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania do mojego sprawozdania, to również bardzo proszę napisz w komentarzu. Ja przynajmniej raz w tygodniu patrzę na komentarze, odpowiadam na komentarze i wtedy odpowiem na wszystkie Twoje pytania, jeżeli takie by się. Pojawiły. No i oczywiście po rytuałach dla Matki Ziemi miał miejsce rytuał świec intencyjnych i ten rytuał świec intencyjnych był również bardzo, bardzo wyjątkowy, bo był to jeden z nielicznych rytuałów, gdzie praktycznie większość świec i intencji została przyjęta w 100%, tylko nieliczne w 99%. Nie było gorszych, jak gdyby, wyników. Także to było niesamowite, niesamowita pełnia i zaraz po pełni po po naszym rytuale dla Matki Ziemi i po rytuale świec intencyjnych, wyszłam na zewnątrz jeszcze raz i zrobiłam dla Ciebie zdjęcie i nawet moim telefonem udało się sfotografować ten księżyc, który miał taką niezwykłą tęczową koronę, tak, taką piękną tęczową koronę, jak te tęcze mniej więcej na, na tym rytuale. I to zdjęcie umieściłam dla Ciebie na moim Instagramie, tam, że tam jest Widoczne. I oczywiście wszystkie treści, które są na Instagramie, są oczywiście na moim y, fanpage'u, na Facebooku, tam gdzie jest 57 tysięcy fanów odwiedzających, i tam to zdjęcie na pewno również jest widoczne. Dziękuję z głębi mojego serca za Twoją uwagę i zapraszam Cię na ten czwartek na naszą kolejną ceremonię z nowej serii, tym razem. I to będzie taka. Wisienka na torcie i kropka nad i do tego wszystkiego, co dzisiaj przekazałam w Twojej dłonie. Do zobaczenia więc, do usłyszenia i wszystkie linki są na dole w opisie. Pamiętaj zawsze w tym okienku opisu są wszystkie linki i one poprowadzą Cię dalej. Do zobaczenia, do usłyszenia, Twoja Maria Baggardi.